Sponsorami programu są partnerzy i mecenasi Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera. Raz, dwa, trzy, cztery. Dzień dobry Państwu. Aleksandra Domańska. Dzień dobry. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy na Off Kamerze. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się też, że jest słońce, czyli razem z Olą przyjechała do nas skąd? Z samiuśkiej Warszawy czy z innego miejsca? Tak, Warszawa, Praga Północ. Przywlokłam ze sobą słońce, więc fajnie. Bardzo dziękujemy. Czy to jest Twój pierwszy raz na naszym festiwalu? Nie, to jest mój drugi raz. Byłam chyba 2 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam. Zacnie spędziłam ten czas. Wracam sobie pamięcią czasem do tych chwil. To była naprawdę niezapomniana przygoda. Okej, bo Off Camera to takie miejsce, gdzie ludzie się spotykają, prawda? To jest Kraków, na przykład teraz tutaj Plac Szczepański. My się spotykamy, ty się spotykasz z państwem, ale też wieczorne sytuacje, no branża. Czyli ktoś mi mówił, że dla aktorów to jest o tyle cenne, że można ze scenarzystami, reżyserami i operatorami pogadać. Nie tylko między sobą we własnym sosie. Czy ty też tak odbierasz off kamerę? Nie, zdecydowanie nie. Wiesz, ja chyba nie do końca wierzę w takie bankietowe załatwianie spraw. Wolę pójść na casting, przygotować się i tak dalej. To jest dla mnie spoko. Ale festiwale kocham, ponieważ no, oglądanie filmów i to jeszcze takich, których nie możemy zobaczyć w kinach komercyjnych, jest bardzo rozwijające. No też to jest jeden z powodów, dla którego wybrałam ten zawód, ponieważ w moim życiu różne filmy na przestrzeni lat wywołały na mnie, miały na mnie ogromny wpływ. No i właśnie tak zawsze podchodzę do festiwali, że to jest jakieś takie nieskończone pole inspiracji. Aha. Ile filmów dziennie potrafisz zobaczyć na takim festiwalu, jeżeli jesteś tak zaangażowana? No 3. 3 to jest max, ale to dlatego, że wiesz, to jest naprawdę męczące. Znaczy, jeżeli później o tym myślisz, jest jakiś proces i tak dalej, czasem te filmy są bardzo ciężkie, tak. Więc 3 to jest tak higienicznie, aczkolwiek znam ludzi, i to z Krakowa, z filmowanych, nie wiem czy tutaj są, którzy oglądają na festiwalach po 5 filmów. To jest dopiero jazda. Przez na przykład 8 dni, prawda? I tak, i robią to regularnie i wytrwale. Rzeczywiście, i to jest wtedy 40 filmów. Połykacze kina, prawda? Tak, tak. Filmomaniacy, tak. Filmoznawcy, świry. Ale dobrze, no my takich ludzi kochamy. Ty takich znasz i masz z nimi kontakt, tak? No tak, oni właśnie tutaj urzędują w Krakowie i wiedzą wszystko o każdym filmie. Po prostu nie ma filmu, którego by nie widzieli. To jest niesamowite. Dokładnie. I ciężko za nimi czasem nadążyć. Dobrze, Ola, a czy jest jakiś taki moment, albo film, albo ktoś, osoba, którą byś wskazała, gdybym ci zadał pytanie, dlaczego ty w ogóle postanowiłaś zostać aktorką? No u mnie już to historia jest taka, że ja chciałam bardzo być piosenkarką i w którejś, nie zbiła się, to chyba nieszczęście podobno. Nie jesteśmy przesadnie przesądni, ale nie zbiła się. Rzucić na bruk nam za siebie? Może nie. I trafiłam na lekcję śpiewu do takiej pani, która wykładała w Akademii Teatralnej. No i ona tak mi zarzuciła... Ale gdzie? To było czas licealny? Ja byłam wtedy... Gdzie ja byłam? Czy to było liceum? To może... pierwsza liceum? Aha, pierwsza liceum. I już byłaś w warszawskim liceum? Nie, w Garwolinie. Garwolin, oczywiście. Czyli jesteśmy na 95 km na wschód od Warszawy, proszę Państwa. 67. Ha, 67. I właśnie jeździłam do tej Warszawy na te lekcje śpiewu i pani Kasia Winiarska mówi, a może ona ty byś chciała być aktorką, bo tam w tej szkole też sobie pośpiewasz trochę. I tak ona mi rzuciła ten temat, to się zaczęło jakoś tak rozwijać. Zaczęłam jeździć na konkursy recytatorskie. Pokochałam to i tak oto jestem. Aha, no dobrze, ale potem była kwestia egzaminów na przykład. Oj nie, to egzamin dla mnie to był pikuś, bo ja w siebie tak wierzyłam, słuchajcie, teraz tego nie mam. I ja ostatnio o tym myślałam, z przyjaciółką właśnie. Teraz tego nie ma, słychać właśnie, prawda? Znaczy, teraz o wiele więcej mnie to kosztuje, ale wtedy ja miałam 18 lat, ja wiedziałam, że ja po prostu wszystko mówię z serca i że nie ma opcji, żebym się nie dostała do tej szkoły, no bo niby gdzie miałabym się indziej dostać, skoro to jest absolutnie moja pasja i no i tak, a teraz się nagle tak porobiło po tej szkole jednak, gdzie to wszystko jest takie trudne, czuję, że straciłam jakiś taki ogień, ale słuchajcie, znowu go szukam, bo uważam, że nie wolno dać się stłamsić właśnie różnym tym takim stereotypom, tym, co ludzie o nas gadają cały czas, tym, że wymagają od nas jakieś rzeczy, które często są
poza naszym zasięgiem też, nie wiem, jakby bardzo ważne jest dla mnie to, żeby patrzeć na siebie przez pryzmat swojego serca, nie? A to nie jest łatwe wcale, to jest bardzo trudne. Jeśli to, no właśnie, to jeśli to w ogóle jest możliwe, moja droga młodsza koleżanko, no, w twoim wieku... To jest możliwe. To jest możliwe, no tak, ale trzeba to w bardzo uwierzyć, żeby ufać samemu sobie. Trzeba to pielęgnować, trzeba o tym pamiętać. Jak ja przypomnę sobie tą 18-letnią Olę, słuchaj, ja naprawdę, ja wymiatałam na tych egzaminach. Świetna byłam. Okay. A teraz co mi zostało? Dobra, poczekaj. Czyli egzaminy w sposób oczywisty do szkoły teatralnej i warszawskiej. Byłam we wszystkich szkołach. Byłam też w Krakowie. Na egzaminy? Aha, dobrze. Kraków to był trauma. Ktoś mi powiedział, nie pamiętam twarzy tej osoby, ale pani ma aparat na zębach. Ja mówię, no mam, no ale jakby co z tego? Oj, to niedobrze. No i już wiedziałam, że będzie źle. No i było źle, słuchajcie. Pamiętam taki moment, tak się tam zestresowałam w tym Krakowie. I to był taki moment, pamiętam z egzaminów, że pani kazała stanąć ustawić się w szachownicę z całą resztą dziewczyn. I słuchajcie, nie wiem, co mi przyszło do głowy, ale położyłam się na ziemi. Myślałam, że to... Nie, taki to był stres, więc już wtedy wiedziałam, że mogę powiedzieć bye bye Kraków, no i tak też się stało. Później mi się pokryły egzaminy w Łodzi i w Warszawie, więc wybrałam Warszawę i dostałam się do Warszawy. Poczekaj, bo to jest skomplikowane. Mówimy wszystko o jednym roku egzaminacyjnym, o jednym sezonie. Tak. Szkoła krakowska PWST jest tu nieopodal. Tak. Jakieś 600-700 metrów, tak? Okej, ale mówisz, że wymiatałaś, ale tutaj wymiatałam się nie dopuszczono Warszawę, w ogóle wymiatałam, do... Wiesz, bo czułam podświadomie, że nie chcę być daleko od domu. Może dlatego tak w tej Warszawie, no z tym aparatem mnie wybili na początku, wiesz? No to jednak, kurczę, no ktoś no zwraca uwagę na aparat na zęby, to tak... Dobra, to gdybyś mogła teraz opisać albo wspomnieć te egzaminy warszawskie. Czym tam wymiotłaś dokładnie? Coś było, jakie było zadanie Kraków albo recytacja? Kraków był pierwszy, więc już do tej Warszawy poszłam troszkę mądrzejsza. I myślę sobie, dobra, czy nie masz nic do stracenia, po prostu wyluzuj. I rzeczywiście zażarło od samego początku, a jak już tylko widziałam, że podoba się tym wszystkim ludziom, którzy byli wtedy w tej sali, pamiętasz twarze i nazwiska? Pamiętam wszystkich profesorów, pamiętam studentów, wszystkich. To był jeszcze taki inny format egzaminów niż teraz, ale już wtedy jak zobaczyłam, to poczułam żywioł już do przodu. Dobrze, no to siedzi komisja za zielonym stolikiem, tak? Tak. Ile tych osób jest? Och jej, no tam było ze 30 osób samej komisji plus studenci. Aha, i ty wychodzisz, jesteś wywołana jak do tablicy, na środek i? I najpierw szanowna komisja mówi, że mogę powiedzieć tekst, który sama teraz sobie wybiorę, a później oni z listy tekstów proszą mnie o recytację kolejnych. Aha, dobrze, czyli przychodzisz z własnym tekstem. No nie z tekstem, tylko z 15 chyba. Coś takiego. No ale wybierasz jeden, na który się decydujesz przed tą komisją, jak rozumiem 30 plus, no ze 100 osób. Nie pamiętam, na który się zdecydowałam, ale miałam super teksty na egzamin. Mhm. Okej, to był rodzaj monologu. Potem oni ci zadają zadanie, tak, i recytujesz. Nie, na tym pierwszym etapie jeszcze nie ma zadań. Na pierwszym etapie jest tylko, jakby mówisz, przygotowane przez siebie, przygotowanych kilka tekstów, a później na dalszych etapach już są zadania na tych tekstach. Okej, a przepraszam, a na pierwszym etapie ile jest osób na jedno miejsce? Oj. Ze 100. Tak. Prawda? No właśnie. Tak. Miejsc teraz na roku, chyba więcej. Miejsc na roku jest 20? Jakoś tak, 20. Nie wiem, czy teraz jest więcej. Okej. Okay. I ty podczas tego egzaminu masz pełną świadomość tego, co robisz, jesteś pewna samej siebie. No chyba, że nie masz, no nie wiem. Nie, bo jestem bardzo ciekaw, wiesz, zwłaszcza po tym niepowodzeniu w Krakowie. Nie miałam zielonego pojęcia, co robiłam, więc byłam zupełnie nie skontaktowana ze sobą, ale w Warszawie już tak i w Łodzi też. Czyli ten Kraków jednak fajnie, że to się tak wydarzyło, że może gdyby nie Kraków, to w ogóle nie byłoby mnie tutaj, kto wie, może gdyby nie to, że tak w Krakowie zawaliłam sprawę, to nie znalazłabym sobie siły na Warszawę i Łódź. No tak, ale straciłaś okazję, żeby zostać aktorką krakowską. Wiesz, co mam na myśli, że jest krakowska. Spójrz w prawo. Ja wiem oczywiście, ale ja nie lubię tak kategoryzować. Aha. No dobrze, ja tam, drodzy Państwo, jestem Krakusem z krwi, kości, może nie z urodzenia, więc zawsze będę dążył w tę stronę, ale rozumiem. I się zaczyna pierwszy rok studiów i to jest bardzo ciężki rok, bo pierwszy rok zawsze i wszędzie na każdych studiach jest sitem. No to jest trochę szok, nie? Tym bardziej, że to nie są takie tradycyjne studia. Tam działasz na emocjach, masz 18 lat. 18 lat.
wchodzisz w świat, opuszczasz dom rodzinny. Dom rodzinny przede wszystkim, więc tak. Jesteś na całkowicie nowym gruncie, nie wiesz nic, jest nowe miasto, nowi ludzie, wszystko jest nowe i ty jako świeży, dorosły człowiek, nazwijmy to tak, i jesteś mega wrażliwy, podatny na wszystko, tak? Tak, jesteś młodą kobietą, więc jeszcze masz gorzej, wiadomo, i idziesz do szkoły. No nie, może przepraszam, może właśnie lepiej masz, wiadomo. No wiadomo, jako gorzej, młoda bo kobieta, jest na tobie, no co, że co masz lepiej? Niż stary mężczyzna, no wiesz. Nie, młoda lepiej. Kobieta niż młody mężczyzna, jakby tutaj są te kategorie, nie? Że wiesz, że idziesz do szkoły. Ale młody mężczyzna w wieku 18-20 lat to jeszcze nie jest w ogóle mężczyzną. Myślę, że też nie ma reguły. Okej, okay, no dobra. Aczkolwiek wiem, o co ci chodzi. Dyplomatyczna jestem. No, wymiatasz po prostu. I w każdym razie idziesz na taki kierunek, który jest... przecież to się wszystko opiera na emocjach, tak? Ja pamiętam, że wszystko na mnie bardzo działało. Jakby ci profesorowie nie przebierali raczej w słowach, więc to był naprawdę trudny moment. Wydaje mi się, że osoby, które właśnie są ugruntowane i są pewne siebie, na pewno mają łatwiej, ale jeżeli jakieś masz takie poczucie, że chcesz wszystkich zadowolić, no to jest bardzo trudno, no bo każdy ci mówi co innego, każdy ci daje inne rady, inne uwagi co do tekstu. No... Różnie to bywa. Ja zawsze, dużo dziewczyn do mnie pisze, proszą o radę, czy na przykład akademia teatralna, czy aktorstwo, to jest spoko. Zawsze im mówię, słuchaj, jeżeli jesteś silna, jeżeli czujesz, że dasz sobie radę w takich warunkach, że masz niestałe dochody, że każdy cię ocenia, że możesz wszystko przeczytać na swój temat, że nie wiem... Na castingach też jest, czujesz presję, jest konkurencja. Jeżeli czujesz, że to dźwigniesz, no to próbuj oczywiście, ale to nie jest łatwe. To nie jest tak, że o, tutaj mam sesję zdjęciową, a tam jestem na planie. No to są momenty, ale chyba nie bez powodu każdy aktor mówi, że to jest naprawdę niełatwy zawód. Ciężki kawałek chleba. Ja też w podobny sposób odpowiadam na pytania, jak zostać dziennikarzem, czy iść studiować dziennikarstwo? Ja mówię, nie, nigdy, never. Studiować coś innego, a o dziennikarstwie myśleć, mieć jakąś specjalizację, coś swojego i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale szkoła koniec końców zawsze jest okresem laboratorium, ćwiczeń, a także klosza pewnego, prawda? Zwłaszcza, że młodzi studiujący aktorzy są zajęci od rana do wieczora. Prawda? I to się nie zmieniło. Opowiadał mi, zdaje się, Adam Woronowicz o swoich początkach w szkole. Na szczęście spotkał tam kogoś takiego jak Marcin Dorociński. Obaj mieli po 20 lat i jakoś dali radę. Na jego wekach i na jego wekach, jeśli chodzi o jedzenie i sprawy materialne. Zresztą z Białegostoku podobno prowadzi jedna droga do kariery. Nazywa się S8 i ma 180 km, jest do Warszawy. A z Garwolina też, no nie? No nie wiem. Garwolin to spoko miasto, nie powiedziałabym, że bez perspektyw. No ale ja zawsze, mnie zawsze ciągnęło tam gdzieś, gdzie mnie nie ma. A na tych studiach już właśnie w tym życiu szkolno-akademickim miałaś jakąś koleżankę, przyjaciółkę, brata łatę, jak to się mówi. Albo siostrę taką, wiesz. Nie, chyba, znaczy miałam wielu dobrych znajomych, cały rok był bardzo zżyty ze sobą, ale to był taki burzliwy okres, dużo było przetasowań. W składzie roku. No w składzie roku, w składzie towarzyskim, dużo przetasowań, taki wiek, a teraz już mam absolutnie stałe osoby wokół siebie i to jest super. Aha, no. Z nazwisk, jakie były na twoim roku, jakieś są nam znane? Kto tam był fajny na twoim roku i teraz gdzieś się wybija? Poza Domańską, no oczywiście. Właśnie. Co się stało z waszą klasą? No kto tam był u mnie na roku? Angelika Kurowska na przykład. Okej. Okay. Znasz? Kojarzę. Kamil Kula. O, Kamil Kula. Kamil Kula. Dużo osób tak teatralnie pracuje po różnych zakątkach kraju. Mm-hmm. Też właściwie nie za bardzo wiem, co się z nimi dzieje, ale wiem, że wszyscy się mają dobrze. Mm-hmm. Każdy sobie jakoś radzi. Okej. Z tych około 20 osób, które zaczynało, tak? Mm-hmm. Ile kończy? Staje się absolwentami po tych 4-5 latach? U nas na roku było chyba 25 osób i jeden chłopak wyleciał po pierwszym roku, jest teraz świetnym lekarzem. Przepisuje mi skierowanie. Psychiatra.
Ale skierowania nie na psychiatryczne. Chociaż kto wie, w niedługim czasie. Jeden chłopak został też wyrzucony chyba na trzecim roku, ale działa aktorsko. Przepraszam, wyrzucony to znaczy? Tam za jakiś... zamknął mnie w sali, bo się we mnie zakochał i więził mnie przez 5 godzin. I co prawda nie wyrzucili go za to, ale potraktowali to jako pretekst, bo już wcześniej nie dawali sobie z nim rady. Taka historia. Serio? No. Z swojego powodu? Nie z mojego powodu. No swojego, też nie zamknął cię. Nie przychodził też na taniec. Aha, a zamknął cię, bo był zakochany, tak? Tak. A ty tak. Nie? No nie, chociaż on twierdził, że po prostu ja się boję to wyznać, dlatego mnie zamknął. Wiadomo, logiczne, nie? Żebym wyznała mu tę miłość. Ale ani ciut nie byłaś, ani troszkę, żeby tak na 3 minuty być zakochaną? Wiesz co, tak troszkę myślałam sobie, zobaczmy co z tego będzie, ale jak mnie zamknął, no to stwierdziłam, że jednak już nie dam mu szansy. Bo zastosował przemoc wobec ciebie, oczywiście. Rozumiem. A tak. My się brzydzimy przemocą, tak? No dobrze, i go wyrzucili, czy z tych 25 osób, ile... Czyli 23 osoby skończyły. A, jeszcze krzy się wywalili. Zapomniałam. Czyli 22 osoby skończyły. Aha, to i tak nie najgorzej. Czy krzy się? Myślałem, że odsetek tak. Tych, którzy odpadają, czy też zmienia im się profil życia, czy losy życiowe jest większe, a tu jednak sporo, 22 osoby. Aczkolwiek my byliśmy pierwszym rokiem po wielu latach, którym oni zastosowali właśnie selekcję, a później to już poszło. Później już wywalali więcej. Aha, selekcja. To jest co? Na czym to polega? To nie są egzaminy, to już jest po egzaminach? To już jest później, tak, taka selekcja właśnie po pierwszym roku zazwyczaj. Aha, po pierwszym. Jeszcze dodatkowa selekcja, no. Okej, i to jest właśnie dosyć okrutne. Okrutne. No właśnie. Okrutne, wiesz, jednak jesteś... Na to też trzeba być gotowym, tak? W tym świecie, w którym marzyłeś, żeby się znaleźć, zaprzyjaźniasz się bardzo z tymi ludźmi, czujesz, że tak, że to jest to i nagle bam, wywalają cię, nie? Bez żadnego ostrzeżenia w ogóle, to jest też, nie wiem jak jest teraz. I na przykład ktoś zostaje fajnym lekarzem, psychiatrą do tego. No dokładnie. Nie ma tego złego. Psychiatra, który ma przeszłość aktorską, interesujące, spotkałbym się z takim człowiekiem, ciekawe co on przepisuje. I na co? Ale słyszałem też historię jednego młodego człowieka tutaj w Krakowie. Też dostał się, bardzo chciał, bardzo mu zależało. I w trakcie pierwszego roku, nie to, że uległ selekcji, że nie przeszedł tego sita, coś takiego, tylko rzeczywiście personalnie jeden z profesorów uwziął się na niego. Jakaś taka sytuacja interpersonalna była i tak dalej, bardzo specyficzna, bardzo intymna i chłopak nie dał rady. I sam zrezygnował rzeczywiście po tym pierwszym roku, ale dzisiaj jest, dobrze zapowiadając się, prawnikiem. O, no to fajnie. No właśnie, więc te różne losy się, różnie się toczą, czyli szkoła. I potem jak wylatujesz z tego klosza szkoły, to szukasz pracy w teatrze zapewne. Czy dostajesz angaż, czy też już grasz w trakcie studiów? Ja grałam już w trakcie studiów, a później miałam... I tak myślałam, nie chodziłam po teatrach, bo jakoś tak nie czułam tego. Pomyślałam sobie, że jeszcze wtedy nie wiedziałam, ale miałam rację, bo ja nie chciałabym być na etacie. Ja lubię wolność. Aha, no ale być na etacie to jest bezpieczeństwo dla młodej Oczywiście. Kobiety no to pytanie, w dużym mieście. Jakby, czy chcesz bezpieczeństwo, czy chcesz życie, nie? Okej, okay. No chcę bezpieczne życie. A ja chcę życie i przygody. Aha, rozumiem. A reszta się ułoży. No dobrze, ale to, jeżeli nie szukasz etatu, to z czego żyjesz na co dzień? No właśnie, tak to się składało. Tak, nigdy nie byłam bogaczką, ale zawsze mi po prostu starczało tych pieniędzy, które zarobiłam wcześniej. I jak już przychodził taki okres, że naprawdę miałam na przykład 100 zł na koncie, to coś mi wpadało. Naprawdę miałaś 100 zł na koncie? No słuchaj, zaraz za chwilę znowu będę miała tyle. Jestem właśnie w takiej sytuacji. Dobrze, że mam takie kartki na kawę z Nero Cafe, te pieczątki. Słuchajcie, od 5 dni kupuję po prostu za te pieczątki. No całe szczęście, że zbierałam tego papieru tyle. I da się żyć kawą, tak? No, słuchaj, radzę sobie. Okay. Ale muszę wam zdradzić, że po prostu spełniłam swoje marzenie i kupiłam taki mega stary samochód, camper. I no niestety po prostu wydałam na to wszystkie swoje pieniądze. Nie był drogi, ale
no nie zarabiam, nie wiadomo ile, może tak się wydawać. Kto wie w przyszłości? Coś czuję, że za rok będę milionerką. Na ten moment z nią nie jestem i słuchaj, i wolę to niż codzienne próby w teatrze po to, żebym się czuła bezpiecznie. Jakby wsiadam do tego kampera i po prostu ruszam, rozumiesz? Do lasu nie mam, nie jestem nad jeziorem, po prostu odczuwam to, czego co pragnę odczuwać. Tak. Wolność, rozumiesz, spotkanie nowych ludzi, kocham podróżowanie. To jest coś pięknego. Zaskoczyłaś mnie, zaimponowałaś mi, zauroczyłaś mi. No postaw mi obiad. Prawie się zakochałem. Zapraszam na obiad. Dzisiaj dzień cały bez pieniędzy, super. Okej, kamper, cudownie. Teraz tak, ale teatr to też aktorzy mówią, że to jest szlifowanie. Ja kocham teatr, pracować w teatrze, ale pracowanie w teatrze na etacie oznacza, że przychodzisz tam codziennie, grasz ogony jakieś, wiesz, halabardy. No i spoko, ale to nie dla mnie, nie? To mnie nie rozwija i naprawdę wolę ten czas, kiedy nie mam ciekawej propozycji, przeznaczyć na to, że sama poszukam czegoś, co będę pamiętać na zawsze, tak? Czyli na przykład jak przez długi, długi czas nie miałam pracy, zaczęłam podróżować i to było... Ja wróciłam totalnie odmieniona. Zmieniło mi się... Kompletnie mi się wszystko przewartościowało. I super. A jak pojechałaś, to dokąd to była podróż? Różne to było. Pierwsza samotna podróż była do Porto. Do Porto, fajne bo było miejsce. Tanio, wiesz. Tanie loty, plecak, żadnego bagażu. A to Paulinka, która robiła nam make-up, to znaczy mnie, bo ty przyszłaś już w make-upie, też niedawno była w Porto, bo tanio była tam jest super, na weekend. Super. Tak, tak, tak. Okej, Porto, Portugalia. Samotna podróż. Tak, solo. Podróż solo. Okej. Okay. Tak. No bo wszyscy inni pracują, moi przyjaciele pracują, wiesz, mają normalne życie, a ja po prostu mówię, chodźcie do Porto, pojedziemy, niektórzy stara, ja pracuję, wiesz. Niektórzy już mają żony i dzieci. Z moich przyjaciół? Tak. Oj, rzeczywiście. Gdyby tak na to spojrzeć, to można by cię, droga Aleksandro, uznać za osobę szaloną, nieustabilizowaną. A co to znaczy, stabilizacja? Czy mama wiesz? Się nie dopytuje? Oj, mama już się nauczyła, słuchajcie, ale co musiałam z nią przejść, to przeszłam. Tak, każde święta, każda uroczystość, każde spotkanie rodzinne, ale już powiedziałam, mamo, come on, no co ci mam powiedzieć? Już nie wypytuję, to super, bardzo miłe z jej strony. Nie wierzę, że odpuściła. No tam od czasu do czasu powie coś, och, tych wnuków to się chyba nigdy nie doczekam. No ale no co mam im powiedzieć? Przecież ja chcę dobrze, no nie moja wina, że jeszcze się taki nie trafił. Czy to musi być książę i koń musi być biały? Absolutnie nie, to musi być chłopak, który ma poczucie własnej wartości, żeby mi nie mówił, że ty na pewno czujesz coś do tego aktora, jak się całujesz na planie. Jakby to jest, tak się nie da żyć, wiesz. No, do tego dlatego się Damińskiego na przykład? Na przykład. No, to z takich powodów się rozpadł mój ostatni bardzo poważny związek, tam 3 lata temu, co prawda, ale to był poważny związek. Poważny związek ile trwa w twoich czasach? No w moich czasach 4-5 lat. O, to przepraszam, szacunek. Okay. Nie, ja jestem długodystansowcem, mnie takie przygody tak średnio interesują. Ale to dziwne, że się rozpadł rzeczywiście po tylu latach. No, ale właśnie wiecie, no i rozpadł się dlatego przez zazdrość. Zazdrość to jest zakała, to jest coś strasznego. Więc tak, nie może być zazdrosny. A to była jego wina? A po to musi mieć poczucie własnej wartości, tak? A to była jego wina, ta zazdrość? Czy co to znaczy wina? Ja w ogóle nie rozpatruję tego w takich kategoriach. Wina, nie wina, wiesz, no niczyja wina, no tak miał chłopak, no nie można go za to winić. Przecież nie chciałby tego, tylko sobie życie utrudniał, nie? Znaczy mnie też w dużej mierze, ale... Był świadom, byliście razem 3 czy 4 lata, to słuchaj, jest tak dużo, to, że... Ale dobrze wiesz, że uczucia działają, uczucia nie pytają, czasem coś czujesz i nie wiesz, dlaczego tak jest. Jest, o, to ja, ale śmiesznie. Ta-da. Dobra, taką masz tą. A tutaj jest Jagoda Szelc. Tak, kocham Jagodę. Naprawdę? No. No, Jagoda jest ciekawą osobowością. O 16 tutaj będzie na naszym Placu Szczepańskim. Koło Starego Teatru w miasteczku filmowym Off Camera. Gdzie byliśmy? A, przy twoich sprawach prywatnych i emocjonalnych. Tak, tak, właśnie. A, rozstaliście się. A, właśnie, przepraszam. Jak się rozstaliście te 3-4 lata trudne temu, czy... Trudne sprawy. Ola rozstała się i nie wie dlaczego. Ja wiem dlaczego. Chodzi dobra, mi... Dobra, słuchajcie, już. Zazdrość, no. Zazdrość jest zła. Ja wiem, ale przepraszam... Trzeba rozmawiać, trzeba oddychać. To jest mój przepis na życie. Warto rozmawiać.
Jan Pośpieszalski, nie ta telewizja, prawda? Ola... Nie musi to być rycerz na białym koniu, niech to będzie fajny chłopak. Okej, okay. Tak. I teraz, a czy gdybym cię zapytał, ostatnia scena waszego związku, gdybyśmy mieli przełożyć na scenariusz, na scenę, na film, jaka była ostatnia scena tego związku i ostatnie słowa i do kogo należały? Tuż przed napisem The End. Ja stoję na lotnisku, bo to nie było w Polsce. Zaryczana, bo oczywiście ja nie chcę, żeby mnie zostawiał. Ale starałam się być dumna, więc tak trochę zaryczana, trochę dumna. I co? I po prostu patrzę na niego ostatni raz i wiem, że już nigdy się nie zobaczymy. I wiem, że go kocham. Odwracam głowę, odchodzę i myślę sobie, nigdy się już nie obejrzysz. Ale oczywiście oglądam się, jak już jestem na schodach. Ale on nie patrzy. Po czym wchodzę do tej strefy i wymiotuję. Naprawdę? Tak. I przychodzi ratownik medyczny i mówi, co się stało? Czy wiesz, co się stało? What happened? A ja myślę sobie, nie, no stary, że właśnie życie mi się rozwaliło, ale no, I don't know, really, maybe I haven't slept so much. Nie wiem, chyba nie spałam zbyt ale dobrze. Myślę o tym, żeby napisać taki fajny scenariusz, wiesz, film dla dziewczyn, ale nie typu, och, kocham go, dlaczego on mnie nie kocha, taki fajny film o fajnych dziewczynach, ale kurczę, pisać nie umiem. Mhm. Mam tę historię w głowie. Nie mogę ci pomóc w tej sprawie, że nie umiesz pisać. Coś wymyślę. Okej, może jakiś interesujący scenarzysta. Dlaczego na początku mówiłem, że festiwal, takie miejsca jak Off Camera, służą temu, żeby się spotykać i rozmawiać? Nie mówię o rzeczywiście bankietowym załatwianiu spraw, ale na przykład ja wczoraj rozmawiam z reżyserem i z aktorem. Faceci, chłopaki, mężczyźni, ale reżyser młody, aktor nie stary, a ja najstarszy z nich i rozmawiamy i wymyśliliśmy, że opowiedziałem im pewną historię, aktor Wojtek mówi, zajebiste, Alek mówi, można by zrobić 40 minut z tego, monodram, albo jakiś film niezależny, tylko ktoś musi napisać, no właśnie, ktoś musi napisać, ale pomysły od wczoraj o tym myślę, żeby coś takiego zrobić. Super. No właśnie, super, no. Rób to, bo wiesz co, w ogóle jest taka teoria, ja w nią wierzę, że jeżeli przychodzi do ciebie pomysł, to naprawdę trzeba to realizować jak najszybciej, bo po jakimś czasie to ulatuje i już myśli sobie, to bez sensu, nie będę tego robić, to w ogóle głupi pomysł. Nie uważasz, że tak jest? No, że to trzeba kuć żelazo, póki gorące. Zapał mija. Tak, bardzo dziękuję za tą radę. Drodzy Państwo, też weźmy sobie, póki żelazo gorące. Ola Domańska, nasz gość. Bardzo dobrze się rozmawia, ale zmierzamy powoli do końca. Chyba, że Państwo mają jakieś pytania, to proszę bardzo. Można krzyczeć i w każdej chwili, nawet bez zgłaszania rąk, albo się zgłaszajcie. Jeśli nie, to spokojnie kontynuujemy. Ola, w którymś momencie Twojego życia zawodowego zdarza się casting do komedii romantycznej. Pewnie nie pierwszy casting do komedii romantycznej, ale być może pierwszy na rolę główną. I jest to film, który ma już tytuł wtedy, tak? Podatek od miłości. I jest ten casting. I znowu musisz się zachować jak na tym udanym egzaminie. Musisz wymiatać, tak? Ale to casting jest. No, bardzo szczególna sytuacja dla aktora, no, naturalna. To była bardzo dobrze napisana scena na casting, bo to jest najważniejsza rzecz. Nie zawsze tak jest, wtedy tak właśnie było. Pierwszym etapem było wysłanie self-tape'a, czyli sam się nagrywasz, nie? I to wysyłasz. I to jest zawsze super dla mnie, bo się o wiele, no nie stresuję się w ogóle, no bo nikt na mnie nie patrzy. Mogę sobie zrobić tyle dubli, ile chcę. I nagrałam tę scenę najlepiej jak potrafiłam, czułam, że jest spoko, wysłałam to i się udało. Ciekawe, co to było. Słucham? Ciekawe, co to było. Która scena? Jaka scena? Aha. To ta scena z baru. Taka z baru scena, jak on mówi, że jestem słoikiem. Bo nie wiem, czy pamiętasz tak dobrze ten film, ale w każdym razie... Pierwsza scena, Tak. Aha, ale grasz sama ze sobą, nie ma... Gram sama ze sobą, bo jestem za granicą, więc nie ma też kto mi podkładać tego tekstu. Zazwyczaj proszę znajomych, żeby przyszli do mnie i razem to nagrywamy, ale wtedy byłam za granicą, więc zagrałam to sama, wysłałam i wszystko bardzo... wiedziałam, że to dostanę. Wiecie dlaczego? Bo na pierwszym spotkaniu z reżyserem jakby on już, to się czuło,
Tylko że producenci nie do końca byli przekonani, dlatego zapraszali mnie jeszcze 8 razy na ten casting. A nie byli przekonani, przepraszam, jak to producenci, tak? No bo a to byłam zbyt męska, później zbyt damska, później zbyt jakaś. Blond, na. Zbyt młoda, zbyt tak, stara, więc już na ostatni, zbyt znana, na ostatni etap w ogóle. Tak, to już tak. Więc na ostatni etap już poszłam tak, dobra, wszystko mi jedno tam. Nie, to nie, tak, to spoko, jakby zdecydujcie się. No i już później szybko poszło. Raz, dwa, trzy, zdjęcia. Mega fajnie się pracowało. Super była praca przy tym filmie. Do tej pory taka jedna z moich najlepszych. Do momentu tego ostatniego filmu, co robiłam właśnie teraz w listopadzie, ale tam było super. Aha, co to było? Ciekawe, czy ja mogę powiedzieć. Aha, dobra. We wrześniu premiera, to zaraz będą mówić pewnie coś, ale super było. Film, tak? Aha. Tak. Fabuła. Tak. Będzie na festiwalu w Gdyni? A nie wiem, czy... nie wiem, bo to remake. Remake? Tego chyba właśnie nie można mówić. Dobra. Cofamy. I don't know. Ale jestem ciekaw. No dobrze. Mhm. Dobrze, czyli tak, ten podatek o miłości powiedziałeś, zdjęcia. No ale to nie jest takie zdjęcia, to nie są 2 dni, to jest 28 dni. Tak. Trzeba grać pewną taką figurę określoną, napisaną przez scenarzystów. No i jest partner, prawda? W którymś momencie spotykasz tego partnera. No i okazuje się, że to jest Damiński, ale to nie jest ten Damiński, tylko ten drugi Damiński. A gdzie jest pytanie, przepraszam? No, jak zareagowałaś na to, że będziesz grać z Grzegorzem Damińskim? Znaliście się wcześniej? Nie znaliśmy się. No nie, jak zareagowałam? Coś ciekawe. Pasujemy do siebie? Nie, naprawdę, nie myślałam, że pasujemy do siebie. Miałam takie poczucie, że jednak... Ja też nie. Ta różnica wieku, ale on super wygląda, no tylko że jednak jest w wieku mojej mamy, nie? No, więc to było ciekawe. Przestań mówić takie rzeczy, jest w moim wieku, a nie w wieku twojej mamy. No, czyli bo jesteś w wieku mojej mamy. No i co z tego? To bardzo dobry wiek jest, no, polecam. Ja nie mówię, że jest zły, ale tak, no fajnie. I też taki film jak ten Podatek od miłości, to jest też, umówmy się, taka machina promocyjna, która... rusza i no to było najgorsze, wielu, wiesz, to było najgorsze. Dlaczego najgorsze? Wszędzie trzeba chodzić, wszędzie, no, ale... wszędzie trzeba, kurczę, ja się dużo nauczyłam. Dużo się nauczyłam, pewnych błędów nie popełnię. Słuchaj, od momentu zdjęć do końca promocji i tam później jakichś różnych jeszcze takiego echa tego promocyjnego, wiele się nauczyłam, jestem za to bardzo wdzięczna, popełniłam wiele błędów, z których wyciągnęłam naukę, super. Super. Mówisz o błędach takich w związku z kontaktem z mediami? Wiesz, różne rzeczy, wywiady tam, wiesz, no... Chcesz zadowolić tego, bo on ci mówi, a bądź zabawna, a później tamten ci mówi, a powinnaś być bardziej elokwentna, a nie zabawna. I nagle masz takie, kurde, kim ja chcę być? Jaka ja chcę być? A nie, że ten mi mówi, że mam być taka, a tamten mi mówi, że mam być taka, a tamten w ogóle jeszcze coś innego mi mówi. I nagle tracisz zupełnie kontakt ze sobą, nie? Aha. To jest okropne, ale już nie stracę go nigdy. Czyli doradcy, tacy jacyś doradcy, no doradcy, czy przyjaciele? Nie, ja nie nazwałabym ich doradcami. Wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia przy tym filmie, wszyscy również mogą dawać tobie jakieś właśnie tak, no może doradcy. Aha, rady, rozumiem. No, no tak, bo to jest tak właśnie bywanie, czyli wywiady prasowe, potem autoryzacja, sesje. No nie mów, że to boli dziewczynę, no sesje zdjęciowe są fajne. Ja nie miałam sesji zdjęciowych akurat. Okej. Okay. Bywanie w telewizjach na żywo, czy nagrywane wywiady? No to ma swoją też drugą stronę, nie? Mm-hmm. No, wolisz na żywo, czy nagrywać? Wolisz tak jak teraz? Ja wolę na żywo, zdecydowanie. Zdecydowanie, ja no bo nie ma montażu, nie ma żadnej manipulacji. Najgorsze to są wywiady właśnie do gazety, no bo czytasz to i jednak narzucasz to, jak ty sobie wyobrażasz, że ta osoba to mówi, nie? I to może być przeróżny wydźwięk przecież. Tak jest. A wywiady radiowe? Super. O. Super. Radio jest w ogóle fajne. Mogłabym mieć jakąś audycję swoją. Okej. Okay, zapamiętam. Znam, pracuję w jednym radiu, nazywa się Melo. No przecież my przy Podatku od miłości się poznaliśmy, no bo właśnie, ja przyszłam do ciebie do radia. Ale nie mówiłaś, że chciałaś mieć audycję. No bo wtedy jeszcze nie wiedziałam tego. Aha. No dobrze. Bo potrzebujemy w naszym radiu zdecydowanych, młodych, ale też energicznych głosów, za którymi się kryje jeszcze cudowna twarz i uroda. Ola Domańska, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Chyba, że są pytania, drodzy państwo.
Niezwykle było mi miło Cię gościć tutaj na off-kamerze na Placu Szczepańskim. Mnie również było bardzo miło. I w ogóle mam nadzieję, że jeszcze parę razy nam się uda spotkać. I pamiętaj, weź pod uwagę radę starego żurnalisty filmowego. Bankietuj i rozmawiaj z ludźmi, ze scenarzystami, z ludźmi z branży, tylko ostrożnie, wiesz z czym. Ostrożnie z czym? Z ogniem. Okej, dobra. Ola Domańska, dziękujemy. Nasze miasteczko filmowe jest nadal do Państwa dyspozycji. Basia jest dzisiaj w formie i tutaj będzie Państwa zajmować, a o 16:00 Jagoda Szelc. Do zobaczenia. Miałaś mi powiedzieć, gdzie jest Oliwia? Wej, moim imieniem zaczęła.